udzielę. W 394 tematach, także można by było powiedzieć, że około 394 wniosków, natomiast jeszcze wszystkich wniosków nie mamy zlokalizowanych w jednym miejscu, ze względu na to, że też w kancelarii są po wydziałach merytorycznych. Kwoty też nie mogę powiedzieć, ale na pewno ona przekracza możliwości nasze. Oczywiście wnioski są różne. Dość dużo wniosków zauważyliśmy, że są wnioski, które powielają te inwestycje, które już w tym roku będą rozpoczęte, a będą zakończone w przyszłym roku, być może z niewiedzy. Na przykład rewitalizacja Małego Rynku i Placu Sebastiana. W tej chwili mamy w opracowaniu projekt. Do końca chyba miesiąca września lub też początek miesiąca października będzie już gotowy, także przystąpimy do realizacji tego. Z ciekawszych, no to już tutaj pan Artur Janowski pisał o tych toaletach ruchu Palikota, które gdzieś tam ktoś zobaczył i też wnioskuje o zamontowanie takich samoobsługowych, bardzo ekskluzywnych toaletach. No ale to mówię, wnioski są bardzo różne. Przede wszystkim wnioski mówią o poprawie stanu dróg, ścieżek rowerowych, uporządkowaniu spraw związanych z egzystencją pieszych i rowerzystów. Oczywiście też jest kilka wniosków o przeprawę przez kanał Ulgi, taka rekreacyjna przeprawa. Bardzo dużo wniosków jest odnośnie tego tutaj ronda, który ma rozładować ruch Politechniki, czyli na ulicy Pruszkowskiej, jak i ronda, czy też skrzyżowania kierowanego na ulicy Habrów. Do tego dochodzą siłownie, to jest jakby najmodniejszy temat, ale podczas tej sesji będziemy dokonywać korekty budżetu i tam już jest zaplanowanych około 10 siłowni, także prawdopodobnie będzie, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, w tym roku będą zrobione, w zasadzie na każdej dzielnicy będzie, a w niektórych nawet i w dwóch miejscach będą te siłownie. Także tak to mniej więcej sytuacja wygląda, jeśli chodzi o wnioski do budżetu.